Witam. Ten odcinek będzie pokazem megalomanii, snobizmu, takiego brudnego funkcjonowania. Dlaczego? Dlatego, że uznałem, że skoro już zrobiłem film omawiający Anubisy, że ja ich po prostu nienawidzę, to zrobię taką promocję tego filmu. Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego nienawidzę kolekcji Anubis, to jest poprzedni film, który można zobaczyć. I on jest, myślę, że dosyć w punkt. Tak mi się wydaje. Ale powiedziałem małpy tak. Elo małpa, siemano. Macie pieniądze? Oni mówią, nie, nie, my nic. My suche bułki, chleb i jeżyny. O to mówię. Wejdźcie na Skins Monkey. Wymieńcie coś. A mówię, ej, a teraz macie pieniądze? Ta, teraz mamy. No to gitara, nie? No i właśnie tak to się robi, nie? Bo tak to się robi w wielkim świecie, że trzeba umieć rozmawiać i trzeba umieć docierać ze swoimi racjami, opiniami do ludzi, którzy tam, nie wiem, jedzą chleb czy coś. Pamiętajcie, kolekcja Anubis ma 25% roli. Co to oznacza? Że roi się tu od strat. Niezłe, co? No, no. Także w ogóle, ja jestem z doświadczenia też. Debilem jebanym, ale też nie do końca. Tak jest. No, bo jeszcze mam inne funkcje. No, no i fajnie, nie? Że to leci. Ale powiem, że akurat sytuacja Anubisów jest z jednego powodu lepsza. W sensie, one mają jedną tylko i wyłącznie zaletę, że na rynku są tanie, to sobie właśnie można klikać. To jest jedyna zaleta, to jest trochę jak RMR, nie? Że jeżeli chciałeś po prostu, żeby coś leciało, tak jak Paryż w sumie. Że jeżeli chcesz, żeby coś leciało, to po prostu bierzesz, kupujesz 1000 kapsuł z Paryża i to mi za darmo rozdają, co można klikać, nie? I tam se leci byle co. No i se leci, nie? Panie, jak to nowo, to chyba z 5 dych kosztuje. Jopi, nie? Mocne zużycie, ale skinek! O kurde, ale laguje. Zajebiście, a takie tekstury zrobili tej nowe, że tak. Normalnie szapoba, nie? Jak to chyba najlepszy drop w życiu poleciał na tym odcinku. Jak to chyba trzeba jeszcze 500 Anubisów otworzyć. Za chwilę otworzymy widzowie tyle Anubisów, że ten, że ich cena wróci do normalnej. Żarcik, nigdy nie wróci. Nawet jakby je wyrzucili, to by nie wróciła. Nie, no nie wiem tego. Jeszcze dwa zostały, czajcie, ale jajca. Widzicie, jak ten czas szybko leci? W ogóle, że nowa w Well Worn, jaka była na to szansa, 2% chyba. Ale zajebiste są te lagi, podobają mi się. Mam nadzieję, że wam też umila to czas. Bo zawsze mówili, że kiedy się o czymś mówi, to powinna być prezentacja, nie? No, no właśnie. To jest elegancki pokaz slajdów, mam nadzieję, zrobiony. No te dropy to takie... O, dobre dropy w sumie. Tak bym nawet powiedział, jaki to stan. Minimal worth. No to kurde, panie. To baja. To ile to warte? Będziemy kalkulatorować na żywo. Haha, złotówa! Dobra, żarcik to był. A ty? 20, ale pieniędzy, nie? Naprawdę to ma 2% ROI chyba. Jak ja kocham Anubis.